A, oto zwykły budynek, ale do czego prowadzi ten znacznik nieoznaczony nigdzie na mapie? Zaraz wam pokażę. Jak widać, nic na mapie nie ma. Wejdźmy do środka. Tajemnicza Dolina. Z tą zagadką spotkałem się używając programu Sanyo Studio i z wersja 3.3c. I tylko z tym programem da się to obejrzeć. Oczywiście, gdy wejdziemy do tajemniczego domu, od razu wpadamy w wielką otchłań, ale uratuje nas z tego program Sobate wersja 3.82, a dokładnie to Airbag. W tym programie odpalamy prawym shiftem, a teraz zaprezentuję wam tą zagadkę. Jak widać, można tak spadać i spadać, ale ratuje nas przed tym Airbag Sobate. A teraz stąd wyjdziemy. I znajdujemy się wysoko nad wsią, a tą doliną okazuje się szlak gaśnic. A teraz zobaczcie, co będzie na końcu tej drogi. No i kolejny znacznik, ale co będzie na jego końcu? I nagle znajdujemy się w największym sklepie w grze. To trochę dziwne, a szlak u tych gaśnic będzie około 4. Ponadto nie da się stąd już wyjść. A, i ciągle znajdujemy się w tym samym miejscu. Mogę nazwać to zwykłym bugiem w grze, ale dlaczego przy wejściu do budynków San Fierro nazywa się to Tajemnicza Dolina? Postaram się jeszcze zbadać tę całą sprawę i nagrać kolejny film o tym.